Segregujesz? Zyskujesz! Opłata miesięczna za odpady segregowane 41 zł od gospodarstwa domowego. Wracamy do tematu nocnych dyżurów aptek. Na ostatniej sesji radny Kamil Lauryn skierował do prezydenta miasta wniosek, w którym prosi o rozważenie sfinansowania nocnych dyżurów aptecznych. Długo budowane porozumienie z suwalskimi aptekarzami przyniosło kilka miesięcy temu efekt w postaci harmonogramu dyżurów pełnionych nocą. Jednak ustalony porządek zniweczyła ustawa. Nowe przepisy prawa farmaceutycznego spowodowały, że od 1 stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia finansował będzie dyżury wyłącznie w aptekach funkcjonujących w małych miejscowościach, liczących nie więcej niż 40 tysięcy mieszkańców. I tu stało się jasne, że Suwałki na czynną w nocy aptekę liczyć nie mogą. Rozwiązaniem jest natomiast finansowanie dyżurów przez samorząd. Jak poinformował dzisiaj Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk, roczny koszt, jaki musiałoby ponieść miasto, to kwota 492 tysięcy złotych. Miasto jednak nie wyklucza takiej możliwości, choć nie przesądza również o rezygnacji z dyżurów. Według nowych zasad dyżur nocny nie oznacza, że apteka będzie otwarta całą noc. Od 22 do 7 rano, czy przez cały ustawowo wolny od pracy dzień, wyjaśnia wiceprezydent miasta. Taki dyżur może trwać według nowych definicji przez 2 godziny w porze od 19 do 22 albo przez 4 godziny w dniu wolnym od pracy w porze od 10 rano do 18. Decyzja w sprawie opłacania ewentualnych dyżurów nie zapadnie przed końcem bieżącego roku kalendarzowego. Pod koniec stycznia apteki mają przekazać nam swoje harmonogramy i wówczas dokonamy analizy, czy istnieje potrzeba realizacji dyżurów, informuje Rynkowski i dodaje, że sprawa wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się zdawać. Z informacji farmaceutów prowadzących apteki w naszym mieście wynika, że w porach nocnych do aptek z receptami trafia znikoma ilość osób. Sprawa więc pozostaje otwarta, ale jeśli okaże się, że nie ma dużego zainteresowania realizacją recept w czasie poza standardowymi godzinami pracy, to nie znajdzie się uzasadnienie dla półmilionowego wydatku z miejskiego budżetu. O niewielkim, nocnym ruchu w aptekach aptekarze mówili już w czasie poprzedzającym wprowadzenie obecnego systemu opartego na samorządowym harmonogramie.